cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl i dzisiaj zapraszam Was na stosunkowo krótką, ale myślę, że dosyć ciekawą recenzję, ponieważ przetestujemy sobie i zrecenzujemy coś takiego. To jest oczywiście niewielka multimedialna klawiatura, jak widzicie firmy Xenic, model dokładnie SK95AG. To jest klawiatura uniwersalna, działająca na częstotliwości 2,4 GHz. I jej zadaniem jest przede wszystkim pomóc nam w obsłudze różnego rodzaju urządzeń multimedialnych, które będą z naszego telewizora czyniły Smart TV, urządzeń opartych na Androidzie, ponieważ z tym urządzeniem, z tym systemem operacyjnym zgodna jest ta klawiatura. Natomiast nie tylko i my dzisiaj sobie zobaczymy jej test na standardowym PC-cie, ponieważ tak naprawdę możliwości wykorzystania takiej niewielkiej klawiatury multimedialnej jest znacznie więcej niż tylko podłączenie jej do urządzenia typu Android Dongle i obsługa Androida przy takim urządzeniu multimedialnym. Tak więc zapraszam. Sama klawiatura przede wszystkim jest bardzo niewielkich rozmiarów. Jeżeli chodzi na jej długość, co jest największym wymiarem, to zobaczcie, ja swoją niewielką dłonią jestem w stanie prawie całą ją przykryć i w najszerszym punkcie ona ma tutaj około 16 cm długości. Na wysokość boki są troszeczkę szersze, tak żeby nam się to lepiej trzymało, a to jest i tak niecałe 10 cm. Tak więc urządzenie jest naprawdę niewielkie i to oczywiście nie zastąpi nam zwykłej klawiatury w przypadku peceta. Natomiast kilka słów możliwych wykorzystań tej klawiatury zaraz w podsumowaniu. Całość łączy się z komputerem, tudzież z naszym urządzeniem Android Dongle, takim niewielkim odbiornikiem. Jak widzicie, nano odbiornik niewidoczny po podłączeniu praktycznie do urządzenia i jeszcze mamy informację, że ten pracuje na częstotliwości 2,4 GHz. Co do wykonania urządzenia, tutaj oczywiście w zdecydowanej większości dominuje plastik, przyciski są gumowe, poza niektórymi dodatkowo oznaczonymi tutaj, czy wykonanymi z takiego twardszego plastiku, pozostałe przyciski są gumowe. Boki zostały wykonane również z plastiku, natomiast one zostały pokryte taką troszeczkę substancją przypominającą gumę, natomiast nie jest ona gruba. Na samej górze mamy dwa takie switche, przyciski, które odpowiadają za prawy oraz lewy przycisk myszy. Górny rząd klawiszy to przyciski multimedialne oraz funkcyjne umożliwiające nam obsługę dodatkowych funkcji. Środek to oczywiście w zdecydowanej większości tradycyjna klawiatura QWERTY plus takie klawisze jak Escape, Tab, Caps Lock, Shift, Control, Enter i oczywiście również strzałki kierunkowe. Nie ma tutaj wbudowanej klawiatury numerycznej, jak widzicie, i ta klawiatura również nie jest, tak jak czasami zdarza się w przypadku laptopów, na tym bloku z literkami. Jedynie tradycyjnie do góry. Nie ma tutaj odpowiedników klawiszy od F1, no oczywiście poszczególne dalej w F12, ponieważ tutaj w zasadzie jest to niepotrzebne. Co do zasilania, wystarczy zdjąć tutaj bok, jeden jak i drugi, i tutaj wchodzą nam paluszki typu AAA. Z drugiej strony urządzenia mamy niewielki gładzik, typowy touchpad, który może nam działać w zasadzie w dwóch kierunkach. Możemy używać tylko i wyłącznie samego gładzika, bez konieczności użycia klawiatury. W tym momencie oczywiście najlepiej urządzenie sobie w ten sposób mniej więcej ustawić. To może stać na przykład obok komputera i korzystamy z niego jak z myszki lub w przypadku podłączenia do urządzeń multimedialnych, na przykład właśnie do telewizora, bierzemy sobie taki w ręce i możemy obsługiwać sobie całe urządzenie. Działa oczywiście klik również dotykowy, tak więc pełnoprawny touchpad. Dodatkowo, jeżeli korzystamy z klawiatur w sposób powiedzmy bardziej tradycyjny, no to możemy sobie tutaj switchem do góry, to jest dokładnie ten, gdzie pisze left, right, zamienić kierunek działania touchpadu. I w tym momencie, jeżeli przykładowo lewą ręką przesuwamy sobie palcem po gładziku w lewo, to zobaczcie, w tym kierunku idzie to faktycznie w lewo, natomiast jak odwrócimy sytuację, to on tak jakby szedł w prawo, dlatego mamy zamienione kierunki. Ten switch pozwala nam na ich odwrócenie i działanie takie bardziej, zdecydowanie bardziej, nawet bym powiedział, intuicyjne. Co do wykonania samego urządzenia, no to nie jest najwyższa półka. Raczej bym powiedział taki dobry średniak. Natomiast kolorystycznie muszę Wam przyznać, że urządzenie wygląda dosyć ciekawie. Jedyną wadą wykonania, jaką mogę się przyczepić, to jest pewnie to, co widzieliście, że po otwarciu już poszczególne zamknięcia na baterię, one dosyć łatwo schodzą. I można je przez przypadek przy korzystaniu po prostu otworzyć. Tak jak Wam wspomniałem, możliwości wykorzystania tej niewielkiej uniwersalnej klawiatury Xenic jest naprawdę dużo. Od takiego standardowego przeznaczenia, czyli do różnego rodzaju urządzeń typu Android, Dongle, multimedialnych, żeby ich obsługa była zdecydowanie prostsza,
poprzez zastosowanie tak na dobrą sprawę w różnego rodzaju tabletach, komputerach, również stacjonarnych, ultrabookach, netbookach, komputerach multimedialnych. Przykładowo, jeżeli mamy kino domowe, mamy podłączone je bezpośrednio do jakiegoś niewielkiego komputera, na przykład ZBox, czy też innego komputera, który sobie sami złożyliśmy, on jest gdzieś tam z boku, powiedzmy, schowany, żeby nie rzucał się w oczy, to jest podłączone do projektora, no to obsługa takiego komputera do oglądania filmów zdecydowanie prostsza, przyjemniejsza i szybsza będzie takim urządzeniem, niż na przykład tradycyjną klawiaturą, myszką. Mało tego, rozsiadamy się w fotelu czy w łóżku i po co taszczyć ze sobą prawdziwą klawiaturę czy pełnowymiarową klawiaturę, bo to oczywiście też jest prawdziwa klawiatura, i pełnowymiarową myszkę, skoro możemy sobie koło łóżka gdzieś postawić taką niewielką klawiaturę i przykładowo idziemy tam, gdzie król chodzi piechotą, tak, film trzeba zapauzować, zamiast sięgać po zwykłą klawiaturę, czy się ruszać szanownymi czterema literami z fotela, iść do klawiatury i film zastopować, wystarczy wziąć takie niewielkie urządzenie i nawet korzystając z przycisków multimedialnych, które mamy w osobnym rzędzie do góry, film po prostu spauzować i tyle. Możemy również korzystać rzeczywiście z wyszukiwarki edytora tekstu, natomiast no, korzystanie na dłuższą metę z takiej klawiatury do edytora tekstu jest oczywiście mało wygodne. Jej przeznaczenie jest typowo multimedialne. Instalacja dziecinnie prosta. Wystarczy w zasadzie podpiąć ten nano odbiornik do jakiegokolwiek portu USB w naszym komputerze, w naszym urządzeniu typu Android Dangle. Oczywiście po instalacji zostaje wykryte, zainstalowane. Nie wymaga instalacji dodatkowych sterowników. No i oczywiście, jeżeli tylko je włączymy, o tym nie zapominajcie, jest praktycznie gotowe już do użytku. Tu oczywiście należałoby też wspomnieć o czułości samej klawiatury. Ja w tym momencie korzystam z gładzika, czy z touchpada, który jest na dole urządzenia. Powiem Wam, że nie mam jakichś większych uwag, o dziwo, bo myślałem szczerze mówiąc, że on będzie działał zdecydowanie bardziej opornie, tak samo klik, ale tak też nie jest. Bardzo dobrze z kolei działają przyciski umieszczone w rogach samego urządzenia, one są naprawdę czułe i wystarczy niewielkie kliknięcie i już po prostu taki przycisk mamy wduszony. Możemy skorzystać z opcji multimedialnej, z przycisków multimedialnych, w prosty sposób dostać się od razu do naszego domyślnego odtwarzacza audio, przewijać sobie listy, wybierać utwory. Po prostu możemy robić to samo, dokładnie to samo, co zwykłą myszką i klawiaturą. Dlatego moim zdaniem to urządzenie jest naprawdę warte uwagi, nie tylko w zastosowaniach typu telewizyjnych, ale także w przypadku, jeżeli ktoś posiada na przykład projektor kino domowe, to moim zdaniem bardzo to ułatwi pracę. Otworzymy sobie teraz edytor tekstu zwykłego Worda i zobaczycie pisanie na tej klawiaturze. Tutaj oczywiście mamy dostępny tylko jeden shift, tak więc no musimy troszeczkę się tymi palcami nagimnastykować. Stąd też moja informacja, że po prostu pisanie na tej klawiaturze do takich najwygodniejszych po prostu nie należy. Natomiast jak najbardziej mamy wszystkie opcje. Ok, teraz napisałem prawidłowo. I mamy możliwość również oczywiście użycia wszelkiego rodzaju znaków specjalnych, tylko że one są umiejscowione w nieco innym miejscu na naszej klawiaturze multimedialnej niż tradycyjne. Tak więc na to musicie również zwrócić uwagę. No i moi drodzy, to by chyba było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o taki test, szybki test tej klawiatury. I moim zdaniem, jeżeli chodzi o cenę tego produktu, to ta klawiatura na pewno znajdzie swoje miejsce na rynku, ponieważ jej cena jest bardzo przyzwoita, ma praktycznie wszystkie te funkcje, które mają zwykłe klawiatury, a nawet więcej, bo nie każda klawiatura ma chociażby funkcje multimedialne. Możliwości jej zastosowania od urządzeń opartych na Androidzie poprzez zwykłe komputery, komputery multimedialne jest naprawdę dużo, dlatego moim zdaniem ograniczanie też jej możliwości tylko i wyłącznie do urządzeń typu Android Dangle jest tutaj no, dużym minusem, tym bardziej, że sama klawiatura sprawdza się dobrze, jest dosyć czuła. Jedyne uwagi w zasadzie jakie mam, to właśnie do wykonania, ponieważ pasowanie tych elementów czy nawet umiejscowienie samych baterii mogłoby być ciut lepsze, natomiast działa ona dosyć płynnie, nie ma jakichś przycięć, same przyciski mają bardzo wyraźny skok. Kwestia tego, jaka będzie żywotność tej klawiatury. Ja miałem okazję testować ją naprawdę długo, bo blisko miesiąc, jak nie ciut nawet ponad miesiąc. Na razie na tej klawiaturze nie powstały żadne zarysowania, żadne odbicia, także do tego uwag nie mam. Tylko mówię, no to spasowanie tych zaślepek na same baterie.
Klawiatura jest dosyć wygodna, zwłaszcza jeżeli korzystamy z samego touchpada. Pisanie na niej na dłuższą metę jest oczywiście no, w zasadzie bardzo uporczywe, natomiast korzystanie z wszystkich funkcji multimedialnych z uwagi też na wielkość tej klawiatury jest jak najbardziej jej plusem. Ode mnie to by było na tyle, ja Wam dziękuję za uwagę, jeżeli chcecie przyjrzeć się jej bliżej, zapraszam na portal, link w opisie, a my widzimy się w następnych filmach.